Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie e, i zapraszam na e, serię gry party na żywo z omawianiem planów, czyli e, no, jak grać coraz lepiej w szachy. Będę starał się tutaj tłumaczyć moje posunięcia, debiuty. 15 minut plus 10 sekund. Wasza sugestia zostaje spełniona. Ja też się z tym zgadzam, oczywiście, żeby nie grać szachów blicowych i je tłumaczyć, bo nie ma na to czasu, ale 15 minut. Plus 10 sekund to jest kosmicznie dużo, jak na grę online, więc spoko. Po, pogramy, poanalizujemy. No, tak jak widzimy, mamy tutaj zawodnika z Indie 2428 i gramy sobie Gambit Hetmański. Zobaczymy też jeszcze, jak przeciwnik zareaguje. Na razie D4C4. Skoczek wyszedł na F6, więc posunięcie E6. No dobrze. Pierwsza rzecz. Znać debiuty to jest bardzo dobra sprawa No i teraz kwestia jaki debiut tutaj Jaki ruch sobie wybierzemy Widzimy obrona Nimcowicza się szykuje Jak zagram sobie skoczkiem to zagra goniec na B4 Ja sobie zagrywam zawsze skoczkiem na F3 Lubię sobie grać ten wariant. Przeciwnik może zagrać taki ruch jak D5. Taki ruch jest możliwy. Może zagrać sobie szacha na B4. Przypuszczam, że B6 jest też możliwe. Znaczy, jest na pewno możliwe. Ok, widzimy, że raczej będzie gamit hetmański, ruch D5, więc nie ma innego wyboru jak skoczek C3. Tutaj nie będę przedłużał tych ruchów, bo i tak bym tak zagrał. Nie, nie śpieszymy się. W pewnym momencie na pewno nastąpi jakiś lekki zamysł, namysł i spróbowanie dalej, co i jak. Dobra, koniec B4. Jeżeli zagram hetmanem na a4 i dam szacha, będę atakował gońca. Tutaj jest skoczek c6. To jest jeden z wariantów, jakie można tutaj stosować. No i teraz pytanie, jak zagrać, czy zagrać sobie e3 na spokojnie i próbować rozwijać figury, czy zagrać goniec g5, związać skoczka, wtedy dostanę jakiś taki ruch c6. Jest to bardzo prawdopodobne, a nawet możliwe. Nie pamiętam za bardzo tych wariantów po 4 które mi się naprawdę podobają. Wiem, że poskoczek c6, gra się tutaj i tak dalej, ale zagramy sobie inaczej. Zagrajmy sobie może, wiecie co? Wydaje mi się, że taki ruch bym chciał zagrać, ale nie chciał za, za bardzo odsłaniać skoczka, więc zagram sobie E3. To, że zamykam sobie gońca, nie jest to jakaś zbrodnia, absolutnie. Bardzo szybko będę chciał zrobić roszadę po gońcu, na przykład na D3, aczkolwiek niekoniecznie tam muszę od razu grać. Bicie na C3 jest jak najbardziej dobre dla mnie. Ja bardzo tego ruchu, że tak powiem, pragnę. Mogę też tutaj zastosować posunięcie A3. Ten ruch się przyda przyda się to posunięcie, od razu rozwiązuje problem z gońcem jak wybija, to wybijam i zawsze pionki mam w centrum po c zawsze podpieram pionki prawdopodobnie bicie może nastąpić, jak odejdzie goniec też nie będę płakał, pomyślimy sobie co dalej na spokojnie, można grać potem B3 i na przykład goniec B2 nie śpieszymy się również, można się nie śpieszyć z gońcem żeby zagrywać na D3 czy na D2 dobra, tutaj sprawa jest jasna Odbić trzeba, jest para gońców, mi się to podoba. Tutaj na pewno przeciwnik zagra C5. Zdziwiłbym się, jakby nie zagrał takiego posunięcia. Wtedy byśmy zastosowali ruch A4 i goniec na A3. W po pięknej diagonali byśmy tutaj przeciwnika starali się ogrywać. Może nastąpić najpierw ruch bicie na C4, wybicie, a potem C5. To są też normalne posunięcia. Dobra, znaczy ten ruch mnie również nie dziwi. Tak można jak najbardziej grać. I teraz pytanie jest takie, czy no właśnie. Czy wybić? Bo jak wybije, on mi wybije, no to wtedy jakiś tam goniec A6 się szykuje. Hetman A4 jest słabe, kiedyś będę w partii, tutaj dostałem Bęcki, jak tak grałem. Mogę się teraz zastanowić nad ruchem A4. A5 ruch mi się też bardzo podoba, tylko zawsze tutaj jest coś za coś. Jeżeli zacznę grać pionkami bandowymi i goniec A3, to on może zagrać goniec na A6. No właśnie, powiedzmy A4, goniec A6, tu będzie pionek atakowany, zawsze mogę wybić, wybiję mi na F1, stracę roszadę, y jeszcze raz A4, goniec A6, goniec A3, wieża odejdzie, wybić nie muszę, mogę zagrać na przykład skoczek E5 i tutaj trzymać. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy, żeby uruchomić gońca, to jest taka pewnie, y myślę, że dobra myśl, żeby jednak figura grała aktywnie, goniec A6 zagra y prawdopodobnie, na pewno, Yy, goniec tutaj musi grać na A3. To bez dwóch zdań. Nie ma takiej opcji, żeby ten goniec tam nie grał. Poza tym, jak zagram tutaj i on zagra yy, po gońcu A6, jak zagram na A3, on wierza E8 jeszcze raz. Może C5, ale C5 chyba nie. Chociaż C5 jest możliwe, ale raczej takiego ruchu się nie wykonuje. Może po prostu Hetman B3, ale Hetman B3 to się napotkam właśnie ze skoczkiem na C6, skoczek A5. Koniec A3 na pewno, ten ruch wtrącony zawsze będzie dobrym posunięciem. I teraz pytanie: bo wieża zagrywa na E8, to ja chyba skoczek E5, żeby przytrzymać tego pionka z E5. Z skoczkiem z E5 pionka przytrzymać na C4. Skoczek na C6 nie wejdzie. Ok, skoczek E5, skoczek D7, skoczek na C3. Zawsze mam tutaj jakieś opcje. Znaczy, ten ruch na pewno jest dobry. Dobra, muszę tak zagrać. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji po wybiciu. No, a właśnie po wybiciu Hetman D5 na końcu jest możliwe. No dobra, jeżeli zbija pionek, ja też nie muszę się śpieszyć z tym biciem. To jest też dobre, bo jak zbije mi, to ja może goniec E2 sobie zagram i potem zaplanuję goniec na przykład na F3. Dlaczego by nie? Może jakaś opcja tutaj zdobycia wieży, zaatakowania wieży. Zawsze taki ruch to troszeczkę komplikuje, ale jak już troszkę oglądacie moje materiały, to mnie znacie, że raczej staram się grać ostro. Nie boję się komplikacji absolutnie, fajnie jak coś się dzieje, ale też lubię grać techniczne żachy. W zasadzie lubię to i to. To w zależności może od nastroju, od nastawienia, od tego, jaki jest turniej, z kim gramy, o jaką stawkę. Wszystko ma znaczenie. Teraz to się troszkę już wyklarowało. No ale nie można się bać grać i tak, i tak. Dobra, tego ruchu nie przewidziałem, że faktycznie taki ruch może istnieć i to jest dobre posunięcie z jego strony, muszę przyznać. Teraz pozostaje mi zadać pytanie, no wybić to nie, albo i tak, z jednej strony tutaj, on mi wybije, nie, jak on wybije, to ja wybiję tu, on mi tu, ajajaj, komplikuje się, dobra, bo teraz F4 też schodzi mi po głowie, tylko że jak on wybije, ja wybiję, on mi da szacha, Tutaj i Hetman E4 będą ją problem z wieżą. To nie będzie dobrze wyglądało. E, więc F4 raczej nie wchodzi w grę. Hetman H5 chodzi mi jeszcze po głowie. Aha, a bicie tutaj? Król bije? Hetman H5, król wraca. Nic się nie dzieje, za mało figur do ataku, ale zaraz. Goniec D3, a nie, skoczek F6. I nic nie będzie niestety w tej sytuacji. No brakuje te, teraz tego gońca. Jakby goniec stał już na D3, to miałbym jakąś akcję uskutecznioną. No teraz muszę się zastanowić. Może wybić, ale wybicie tak nie bardzo mi się podoba. Z jednej strony hmm, ciężko stwierdzić. A jak wybiję, to ciekawe, czy on hetmanem. Hetmanem raczej powinien wtedy wybić. Zawsze mogę też tak próbować. W sumie zająć się skrzydłem hetmańskim w tym momencie. No tak nie przemyślałem tego ruchu. Wydawało mi się, że jest dobry. Może on jest dobry, tylko ja nie widzę jeszcze jakiejś sensownej odpowiedzi. W tej sytuacji... Trzeba jakoś zareagować. No właśnie, pytanie, czy idziemy na ostre noże, czy próbujemy grać technicznie. 10 ruchów, spokojnie sobie myślimy, mamy na to czas. Dobra. Jeszcze mi chodzi po głowie cały czas ostre zagranie Hetman H5. Dostanę ruch G6, Hetman H6. Bicie, bicie. No, jakieś tam H4, H5. Tylko, że po Hetman H5 jeszcze może być takie zagranie jak. Bicie tutaj, Hetman bije i skoczek na przykład na C6. I mój Hetman w centrum nie jest za dobrą figurą. Zawsze, ha, zaraz, ja po takim zagraniu i po wybiciu, ja mogę zbić pionkiem. Tutaj oddać tego, zagrać wieżą na D1 i próbować grać aktywnie. Wiecie co? Tak, zagrajmy. Zagrajmy Hetman H5. Jak już iść na maksa, to iść. Zobaczcie, figura jedna już po diagonali działa. Tak, przynajmniej mi się wydaje, że to jest ok. Skoczek działa w ataku, hetman również. I zaraz spróbuję ustawić gońca. Oczywiście taki ruch jest możliwy, to trochę osłabia króla, ale zawsze jakieś daje możliwości. Chociaż nie przemyślam jednej rzeczy, że jak zagra G6, ja zagram tu, on mi wybije, ja wybiję i on zagra po prostu skoczek na C6. A no właśnie, będzie mi pionka atakował zwyczajnie to ja wtedy może szybkie H4, szybkie H5? Czy to jest możliwe? Chyba tak. No będzie trzeba grać H4, H5. No, iść na maksa. No, zawsze może być ciekawie No to właśnie kwestia tego, czy właśnie chcemy próbować grać technicznie, spokojnie, czy staramy się pozycję zaostrzyć. No ale dajmy mu tutaj pole do popisu, żeby sobie pomyślał. Zawsze, jak kogoś staramy się atakować, no to myślę, że przeciwnik ma spore szanse na jakąś pomyłkę, chociaż nie ma co na to liczyć, ale zawsze można próbować na to liczyć. Tak. To może być taka, powiedzmy. To nie jest główny cel, żeby liczyć na błąd przeciwnika, tylko chodzi o to, że można spróbować to wykorzystać, jak już się tak wydarzy. Dobra, poszło bicie. Hetmanem nie chcę zbić, zbijam pionkiem. Zbijam pionkiem, otworzy mi się linia D. E, tutaj może też być bicia. To będzie dobre dla mnie, uważam, bo odbiję, odbiję. Pionek mnie, ale nie ma znaczenia, Wieża D1, robię rozszadę albo idę tutaj, chociaż nie ma jeszcze ruchu G6. Przeciwnik się nie osłabił, to jest dla niego plus. Mogę też zagrać tak. Przypuszczam, że jeszcze ruch skoczek c6 może być możliwy, ale to ja wtedy chyba bierze 1 Mimo, że król nie ma rozszady, to zobaczcie ten goniec tutaj dobrze działa. To mi się podoba przede wszystkim w tej sytuacji. Goniec działa. Tutaj hetman nie może nigdzie wejść. To jest też plus myślę. Pionek tutaj stoi dobrze raczej. Podoba mi się ta pozycja. Podoba mi się ta pozycja. Nie chcę tutaj też przesadzić z oceną sytuacji. Ale wydaje mi się, że są jakieś perspektywy. Tak intuicyjnie na to patrzę. Zbił jednak! Wow! Uprościł pozycję. Aha, może z jednej strony to dobrze zrobił, bo jak wymieni te gońce, to mój goniec nie poszaleje i nie poatakuje tam. Tutaj wybić muszę, nie mam innej opcji. Wybijam, on wybija i wieża D1 to jest ruch obowiązkowy. Nie ma innej opcji. Wieża może się przerzucić i grać też tam w ataku. To jest też fajne że tak można zagrać, no i hetman zobaczcie, tu nie może, tu nie może, musi iść na c8, tam pójdzie, będzie próbował mnie gryźć, ale wtedy ja będę próbował kontratakować i to też na pewno będzie jakiś plus. Zawsze mogę zrobić roszadę, i grać f4, f5. Taki plan tu trzeba pewnie stosować. Bardzo się niby pozycja uprościła, ale to jest właśnie Gambit Hetmański i tu mi się pozycja bardzo podoba. No powiem szczerze, już mi się zaczyna bardzo podobać. Mimo, że strategicznie, teoretycznie jestem gorszy, bo pionki są na czarnych polach. Goniec czarnopolowy, no dobra. Teraz pytanie takie, czy on jak zagra tu, czy będzie mnie bardzo mocno męczył? Czy moja roszada teraz tu jest w porządku? No bo teraz tak. Skoczek będzie musiał wyjść zawsze na d7 skocze. h4 jest bez sensu. Taki ruch też jest bez sensu, bo tutaj za szybko nie podziałam. Będzie ten atak dosyć wolny. Roszada tu jest raczej obowiązkowa. Roszada jest obowiązkowa, żeby Krumiał miał z głowy. Zagramy jak Daniel Dubow. Po hetman a6 będziemy oddawać te pionki, potem kolejne i kolejne. Niech on tam tymi czterema pionami się fatyguje do przemiany, a my będziemy go atakować mam zresztą taką nadzieję i teraz tak, hetman A6, no dobra taki ruch możliwy jest i taki ruch został zagrany teraz pytanie, czy tak zagrać on mi zbije, ja zawsze mam taki chytry ruch wieża A1 mimo wszystko taki ruch może być chytrym ruchem, stępem tylko teraz jestem ciekawy czy to mi coś da, dobra, ja mam sporo czasu mogę się zastanowić, sobie spokojnie przemyśleć, taki ruch to on tak jak hetman H6 i po czarnych dziurach będę próbował tam go męczyć wtedy taki ruch działa i tutaj ale zawsze skoczek zagra na C6 tylko, że pytanie czy właśnie F4 czy jest dobry, bo tutaj F4 nawet wieża F3, wieża tutaj, to jest trochę wolne to może być troszeczkę za wolne Jednakże... Sam chciałem mieć na to pozycję, więc taką mam. Aha, bo on jeszcze może zagrać w ogóle ruch C5. Tego nie wziąłem pod uwagę, że taki ruch istnieje. No więc trzeba grać chyba ostro. Wydaje mi się, że F4. C5 nic nie zagrozi, bo gram F5 swoje. Po wybiciu Hetman Bije tu atakuje i już się zaczyna robić. Myślę, że ciekawie przede wszystkim. Taki ruch, taki ruch bardziej mnie interesuje, czy wtedy wchodzi ruch f5, ruch wtrącony, on mi zbija gońca, ja zagrywam f6, on zawsze wraca hetmanem, więc to na pewno chyba nie, to chyba nie. F4, bicie na a4, zawsze mam taki ruch, goniec na e7, skoczek Tutaj goniec F6, bicie, bicie i Hetman jest w pułapce. W ogóle może teraz goniec na E7, dlaczego by nie? Goniec E7 to może być bardzo dobre posunięcie. E, tu mnie nie odpędzi, bo zawsze tak zagram obronie gońca. Goniec E7, wow, takie starodawne posunięcia, takie z dwoma wykrzyknikami, można by powiedzieć. Hetman odszedł od obrony, więc goniec E7, aż się prosi, żeby zagrać. Skoczek tutaj, goniec F6, i będę groził takim ruchem. Goniec E7 uważam, że to są cztery wykrzykniki. Jedziemy. Tak, bo wieża nie może zbić. Wykorzystujemy to, że goniec działa, bo C5 by nas zamknął. Odejdziemy od bicia takiego, że stępem nam zbije i atakuje gońca. No więc tu król bezpieczny. Dobra, to mi się podoba. Wieża nie może, bo wieża D8 i goniec na F6 jest takim zagraniem. Bardzo możliwym. Tutaj Hetman A5 yy, działa yy, generalnie dobrze, bo goniec potem nie może wejść na F7, ale ja mogę zagrać wtedy na przykład tak. H6 dostanę. Tak, stracę pionka. Dobra, idziemy tutaj. Goniec F7, yy, goniec F7, tak planowałem. Jak mi zbije, zbije, no to co. Muszę tak zagrać, no to już konsekwencja moich ruchów, czy jak już gram goniec e7 to muszę wiedzieć, że gram goniec na f6. No i teraz po wybiciu tutaj, jak on ma się bronić? Tutaj hetman no to daje mata, skoczek e7 jest oczywiście, bicie, bicie, skoczek e7 z oddaniem figury, ale to koniec końców nie może być dobra pozycja dla czarnych, na pewno nie, a teraz grożę takim prostym zagraniem, hetman na g5. Myślę, że to działa dobrze w tym momencie. Chyba dobrze. Koniec F6. Jak się ma trochę więcej czasu, też ciekawe pomysły do głowy mogą przychodzić. Oczywiście się, to jest naturalne. Pomyśli się trochę i więcej można dostrzec fajnych niuansów. Ten ruch mi się podoba. Nie, nie chcecie tu tak. Mocno zachwycać tym posunięciem, ale naprawdę on jest ten ruch chyba dobry. No, chyba jest chyba piękne posunięcie. Oczywiście, on teraz nie musi mi bić gońca. Wiadomo, taki ruch raczej y, widzę, że jest możliwy żeby skoczek na przykład tak zagrał albo na e, na g6, ale po skoczek e7, ja mam kolejny ruch, który naciska na przeciwnika i tu jeszcze na f7 będzie wisiało, no tak, nie, tak, 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 to jest dobra pozycja, bo jak skoczek e7, to bierze d7, skoczek powiedzmy, nie skoczek tylko, e, skoczek e7, bierze d7, bicie, bicie, skoczek tutaj, H6 i groże ma ten na g7. No więc tutaj wydaje mi się, że pozycja już jest miodek. Wydaje mi się, że już jest miodek. Już? A, Ciekawe. Zobaczcie, co on zrobił. Odszedł królem. I teraz, no dobra, zastanówmy się, bo teraz tak. Mogę zbić tutaj. On mi zbije. Jak zbije, to ja mam taki ruch i w ogóle sprzątam wszystko. Tak, grożę matem. No to chyba najprostsze rozwiązanie. Bo jeszcze zastanawiam się na wieżą d7. Jak on zbije, no to ja biję tutaj i mat jest nieunikniony. Więc wieża d7 może działać. Figura żadna nie może wejść. No właśnie. Tylko teraz tak, wieża tutaj. Jejku, ale świetne możliwości. To jest to, że hetmana nie ma. No i teraz tak, tutaj jak zagram chwilę, bo może to jest jeszcze lepsze. Tutaj gram, grozi mat. Jeżeli on. Powiedzmy. No Hetman F7 chyba działa najlepiej. Wieża G8, wieża D7. I groże wybiciem i groże też matem na H7, więc chyba Hetman F7 działa. Chyba Hetman F7, tak, nie ma tu się co zastanawiać więcej. Hetman F7, moi drodzy. Tak? Hetman F7 bicie. A, bicie jeszcze muszę wziąć pod uwagę. Bicie. Tu mogę zbić i grozić matem. Więc wieża G8, a potem wieża D7. I nie ma ochrony przed na H7 matem. Tu może zbić. Tak, tak, odejdę. Dobra. Hetman F7. Hetman F7 działa, dlatego że jak będzie wybicie, to ja wybijam pionkiem. Grożę matem. Cały czas są groźby. I jeżeli on teraz wybije jeszcze raz, jeszcze zastanawiam się nad wieża D7. On może skoczkiem się zasłonić, ja mogę tutaj wszystko wygrywa. Tak, to jest wygrana pozycja. Ale hu, hu prawie że miniaturka. No powiem wam szczerze, naprawdę ta partia się chyba udała. E, jeszcze nie ma końca, trzeba do końca sprawdzić, ale zobaczcie, grozi mat. Jest bezpośrednia groźba, więc on nie ma możliwości jakiejś e, chyba aktywnej gry. No 15 plus 10. Jestem też zaskoczony, że taki zawodnik się trafił. Na taki czas, ciekawy. Dobra, wybił. E, jeszcze raz sprawdźmy. Tutaj wybicie grożem matem. E, on może wieża tutaj. Ja mogę wybić, mata nie ma To też jest wygrana wtedy pozycja. E, chwila, bo jeszcze wieża D7. E, skoczek się zasłoni. No, powiedzmy wieża D7. Wieża się zasłoni. A ja wybijam. Nie, no to chyba muszę wybić pionkiem. Nie, no, wybijamy pionkiem grożem matem. Prosta sprawa. Wybijam piątkiem grożem matem. On musi. Jak tak zagra, no to wybijam oczywiście. Jak zagra wieża G8, to jest wieża D7. I tu nie ma jak się ubronić przed matem. Hetman nie ma jak wrócić do obrony. Tak, dobrze jest policzone, dobrze jest policzone. No to mat, moi drodzy, no to mat na G7. Mat na G7. Piękna partia, muszę przyznać. E, Okej, okay, sprawdźmy szybką analizę. Zero błędów w ogóle, ale sprawdźmy, sprawdźmy jak to wyglądało z silnikiem. Tak dosyć szybko to przelećmy, tutaj bicie, logiczny ruch a4, chociaż wydawało mi się, że ten ruch jest dobry, to silnik go nie lubi. Wezmę trochę większą głębię, na trzy warianty chociaż, goniec a6, ok, goniec, tak. No właśnie, zwykle w takich pozycjach, gdzie ktoś komplikuje, to silnik ocenia trochę gorzej, ale jesteś w swojej grze i widzisz, że możesz dobrze zagrać, skoczek e5. Znaczy, możesz skomplikować. Skoczek E4 tutaj pokazuje silnik. No ciekawe, skoczek E4 to trzeba dobrze liczyć takie warianty. Goniec D3. Wow, bardzo fajne pozycje. Mi się to strasznie podoba. Ten ruch. Sprawdźmy, czy on jest dobry. Tutaj silnik mówi bić na D7 niby, albo wrócić skoczkiem w ogóle. A co ja zagrałem? Hetman H5, czyli jeszcze, jeszcze gorsze pewnie zagranie. Ok. Jeszcze gorsze zagranie ale na zadymę wystarczyło, zbicie, zbicie, okej, okay, skoczek C6 najlepsze, czyli wyprowadzenie figury w tym momencie jest dobre, nawet C5 teraz jest dobre, czyli czarne tutaj byłyby całkiem ok. ale ludzkim okiem na to patrzę, to wydaje mi się, że nie jest tak najgorzej, no bicie było chyba złe, ale nadal silnik to lubi, bicie, bicie, bierze d jeden hetman 8, coś ciekawe, silnik ma minus 1,20, no ale ja tego nie widzę, OK, pokazuję teraz F4, pokazuję wieża D4 to, co rozpatrywałem, no ale rozszada. No i dobra, i ja się zgodzę, że tutaj czarne są OK, z tego względu jakby zagrały skoczkiem na C6, żeby ten skoczek już miał tutaj opcję i pilnowania pola E7, czyli Hetman A6 to jest gruby błąd. Tak jest, Hetman A6 to jest gruby błąd. goniec E7, jak jest rozpatrywane? Koniec A7 jest rozpatrywane jako remis, no ale. Zaraz Hetman A4. Goniec F6. Hetman. A Hetman C2. Dobra, takich tutaj niuansów nie widziałem. Zobaczcie, jednak istniała bardzo solidna obrona, ale cały czas silnik mówi remis. Więc ten ruch na pewno jest dobry. Dobrze, skoczek C6. Goniec tutaj. I jak on powinien się bronić? Skoczek powinien zagrać na E7. Wieża wchodziła na D7. Mi się to strasznie podobało i co? Tutaj. No sprawdźmy, skoczek e7, wieża d7, skoczek g6, niby obrona, tak, tu się broni e, i weź graj coś dalej, tak, f4, no ale przecież widać tutaj taka super dominacja istnieje, jakaś wieża nawet tutaj, może zdwojenie, nie wiem, e, jak ja bym grał tę pozycję normalnie w partii klasycznej, nawet by to, to bym był bardzo zadowolony, brałbym w ciemno, no, ale to są silniki. No przeciwnik król 8 ruch przegrywający, pierwsza linia, szachuś wymyślił, tak jest, tutaj, tutaj, bicie. No i się pomylił dostał mata. Okej. Okay. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Piszcie w komentarzu, dajcie znać, czy taki format jest w porządku. Wydaje mi się, że tak, bo dłuższe tempo jak najbardziej na plus. E, a tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę wam przypadł do gustu. E, I do zobaczenia. Cześć!